Proszę Państwa, dwa zdania na temat mojej sytuacji, tego zawieszenia wykonywania prawa zawodu. Otóż minął już chyba czwarty rok, i nie otrzymałem ani od Izby Okręgowej Lekarskiej, ani od Naczelnej Izby Lekarskiej, na jakiej podstawie prawnej zajmują się moją osobą. Zostałem oskarżony, że podaje w prasie, ogólnodostępnej, nieprawdziwe informacje. Jednocześnie nie umiano podać, które z tych moich informacji są nieprawdziwe. Mija 4 lata, a żaden z działaczy nie umie podać, którą informację podałem jako nieprawdziwą. Czyli mamy kilka spraw. Po pierwsze, w Polsce najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja. Konstytucja gwarantuje wolność słowa i wypowiedzi. Po zlikwidowaniu cenzury w 1991 roku nie ma żadnej ustawy, która by zezwalała na prowadzenie cenzury przez jakąkolwiek organizację. W związku z tym, jeżeli Polska jest rzeczywiście państwem, to prokurator krajowy w świetle tego, co się dzieje powinien natychmiast wystąpić z aktem przeciwko ludziom, którzy stosują cenzurę. Jak Państwo wiecie, nic takiego nie ma miejsca. Innymi słowy, zastosowano cenzurę wypowiedzi w stosunku do osoby całkowicie bezprawnie. Cztery lata mijają, i żadna z tych organizacji typu okręgowa izba czy naczelna izba nie potrafi przedstawić aktu prawnego, na podstawie którego chce działać. Po drugie, Jestem redaktorem naczelnym Forum Ekologicznego, czasopisma jak najbardziej oficjalnego, zarejestrowanego w sądzie. Od kiedy to jakakolwiek inna organizacja ma prawo blokowania wypowiedzi dziennikarzy? Takiego paragrafu czy takiej ustawy nie ma. W związku z powyższym mamy podwójne łamanie prawa, bo się blokuje wolność słowa, wypowiedzi dziennikarzy. Po trzecie, jeżeli nie mają aktu prawnego, który by pozwolił im na takie działania, to dlaczego oficjalne organa Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie nie działają? Ten dziwny bezwład jednoznacznie wskazuje, że jesteśmy tylko kolonią, a te grupy ludzi wykonują polecenia. Ośrodków pozakrajowych. Do dnia dzisiejszego, mimo że mija już, mija już 4 lata, żadna z tych organizacyjek nie podała, jaka jest, jest, jest rząd wielkości jest dofinansowania ich i ile poszczególni działacze tej organizacji dostali do kieszeni. To nie jest wcale y, czymś niezwykłym. Wiadomo, już obecnie, bo to zostało poruszone nawet w polskiej prasie, że tak zwani eksperci rządowi, którzy są za przymusem szczepień, otrzymują nawet średnio po około 50 tysięcy dolarów rocznie. W Polsce na pewno to będzie trochę niższa wielkość, ale to jest sprzeczność interesów. O tym się w ogóle nie mówi. Jest cisza. I pan minister od Sprawiedliwości nie porusza tematu blokowania wypowiedzi. W Polsce. Problem dotyczy jak najbardziej poważnej sprawy. Na przykład w ciągu ostatniego miesiąca zmarło aż trzech ludzi w szpitalach, którym nie umiano czy nie chciano wykonać cewnikowania pęcherza. Chorzy trafili na ostrym dyżurze do szpitali, cewnik założono, w związku z tym, że nic nie leciało przez cewnik, przez dwa tygodnie nie wykonywano płukania cewnika. Temperatura dochodziła do 41 stopni, a oni czekali na przyjście specjalisty od USG, no bo aparat mieli, ale akurat ich specjalista nie był dostępny. I pacjent umiera. Ludzie przebywający w szpitalach nieraz tylko 3-4 dni dostają odleżyn. Proszę zauważyć, że w Polsce się o tym w ogóle nie mówi. Czyli poziom opieki spadł. Do katastrofalnie niskiego poziomu. O tym izby lekarskie się tym nie zajmują. Proszę sprawdzić biuletyny izb lekarskich i nie ma materiałów pomagających pracownikom szpitala zapobiec takim powikłaniom. To się dzieje, proszę Państwa, na całym świecie. Mam tutaj dane z Francji, że co dziesiąty młody Francuz ma problemy z czytaniem. Co dwudziesty to prawie analfabeta. U nas tylko dwa promile ludzi rozumieją mowę pisaną. To jest tragedia. To zrobiono w ciągu ostatnich 30 lat po rzekomych przemianach. I najważniejsze, dlaczego tak się robi? Otóż możecie Państwo sprawdzić, że 17-letnia dziewczyna, czyli dziecko, poprosiło o eutanazję, czyli uśmiercenie, czyli samobójstwo, i szpital to wykonał. Innymi słowy, czy szpitale mają być teraz aparatami do wykonywania, do mordowania chorych? To, że 17-latka miała jakieś zaburzenia czy depresję, nie ma prawa być powodem do jej uśmiercania. Wystarczyło może tylko podnieść poziom witaminy D do tych 100 czy 120, i natychmiast by wszelkie zmiany chorobowe minęły. Ja to wielokrotnie widziałem u takich młodych pacjentów, którym poziom witaminy D spadł do 10 i poniżej, że byli leczeni psychiatrycznie, a żaden lekarz nie wykonał im badania podstawowego typu poziom witaminy D czy żelaza. Wprowadza się u nas tylnymi drzwiami eutanazję piszę o tym już ponad 10 lat. Wprowadza się różne procedury, natomiast nie zabezpiecza się normalnego leczenia. Oczywiście jak taki chory 15 czy 20 godzin spędza na sorze, to już potem ma wszystkiego dosyć i chętnie by się położył, żeby odpocząć. A na sorze nie może nawet herbatę wypić czy kawy, bo nie ma tam możliwości. Nie ma żadnej restauracji obok, żeby mógł posiedzieć. A poza tym, proszę Państwa, proszę się zastanowić, komu to przeszkadzało. Był taki świetny sketch Laskowika z lat 70. Przed sklepem stała beczka kawioru, beczka kapusty, beczka orzechów, i komu to przeszkadzało? To samo było poprzednio. Mieliśmy doskonale organizacyjne rozpracowane izby przyjęć oddzielna dla chirurgii wypadkowej oddzielna dla pediatrii gdzie małe dzieciaki krzyczą oddzielna dla neurologii czy dla interny i to wszystko działało sprawnie żaden chory nie przebywał w izbie przyjęć dłużej niż 2-3 godziny tyle ile trzeba na wykonanie podstawowych badań a dzisiaj pobyt w izbie przyjęć 15-20 godzinny jest normą na czym to polega Dlaczego tak niszczy się człowieka? Przecież wszyscy ludzie płacili ciężkie pieniądze, bo prawie 50% swojego wynagrodzenia na to, żeby móc trafić do lekarza w tym czasie, kiedy jest się chorym. A u nas tego się nie robi. Czyli niedługo będzie u nas też tak samo, że 17-letnie dzieci będą z jakichś powodu, bo się pokłócił z mamusią czy statusiem, usypiane, czyli normalny problem. Eutanazji i depopulacji narodu. Przypomnę, w 1974 roku urodził się 40 milionowy Polak. I po prawie 50 latach mamy tylko 37 milionów, a jak podaje prasa niemiecka, 8 milionów z tego wyjechało, czyli poniżej 30 milionów. Raporty demografów z lat końca lat 60., 68 roku, mówiły, że w roku 2000 powinno nas być co najmniej 60-70 milionów, a nas połowy nie ma. Dlatego kasuje się wolność wypowiedzi, żeby nie przypominać tych spraw. I teraz pytanie, jak to jest, że głównie opisy czy mojej sytuacji, czy też podobnych sytuacji, są prowadzone przez te polskojęzyczne gazety niemieckich właścicieli. Czy to dotyczy mojej działalności jako publicysty, historyka, czy to dotyczy działalności informowania o yy, katastrofalnej sytuacji służby zdrowia? Proszę się zastanowić, co bardziej przeszkadza Niemcom? Mała uwaga dla pani, która twierdziła, czy piłem Jakieś tam wody, czy nie piję z powodu butelki, która stała na oknie. Tak, ma pani rację, ta butelka służyła tylko do trzymania wody do podlewania kwiatów i już ją żona usunęła, nie będzie nikogo raziła. Proszę państwa, żyjemy rzekomo w ciekawych czasach i to jest dla nas bardzo smutne. Otóż znalazłem kilka artykułów, które są bardzo niepokojące, artykuły te są w prasie amerykańskiej. Drukowany, i tytuł ich brzmi Czas zacząć bronić chrześcijaństwa. Wbrew temu, co się u nas przedstawia, tolerancja religijna jest bardzo, bardzo swoiście pojmowana. Prasa polskojęzyczna niemieckich właścicieli cały czas podaje o jakichś zamieszkach tam Hindusów, czasami muzułmanów, czasami jakichś innych. Ale nigdzie nie podaje o masowym mordowaniu chrześcijan. Jak CIA stworzyło to ISIS, czyli te bandy działające w Syrii, to pierwszymi ofiarami były właśnie skupiska chrześcijan. To samo się dzieje na Filipinach, to samo się dzieje w innych krajach. Jeżeli popatrzymy na to historycznie, to pierwsze takie akcje niszczenia chrześcijan. To jest 1517 rok i stworzenie przez Hohen Hohenzollernów lutra. Proszę zauważyć, że żaden tam, mówiąc w cudzysłowie, majtek żeglarski, nie mógłby niczego produkować, bo nie miał na to pieniędzy. Wykonanie w ówczesnym czasie 10 tysięcy kopii swoich pism, rozesłanie ich po całej Europie, wymagało. Dużo, duże, znacznej fortuny. Na to nikogo nie stać. To się jest na dorobku. Potem już było tylko gorzej. W 1789 roku przy pomocy 10 tysięcy żebraków z Belgii City of London Corporation rozbiło królestwo francuskie. Dosłownie mordując króla, jego żonę i rodzinę. Zrobiono to w rękawiczkach. Powtórzono to w, 18, w 1917 roku w Rosji w ciągu jednego dnia zamordowano 80 tysięcy popów. Komu to było potrzebne, cały majątek cerkwi został przejęty przez tak zwanych działaczy robotniczych, czyli agentów przywiezionych przez CITY. Z Londynu albo z Ameryki. To nie jest tak, że nagle ludność rosyjska zaczęła zwalczać Czerkiew. Czerkiew zwalczały te bandy, a z Ameryki Trocki, czyli Bronstein, przywiózł ponad 10 tysięcy takich bandytów. Nawet Murzyni byli komisarzami w Rosji. Nomen Omen komisarzami także są pracownicy Unii Europejskiej, więc pewna analogia dziwna jest. Otóż, proszę Państwa, jak zacząłem pisać, że całe zło mieści się w City of London Corporation, to były liczne głosy zdziwienia, jak to możliwe. Amerykanie piszą dosłownie, ten wzór komunistycznych lalek dobrze finansowany przez zachodnie banki, kończy się, czy ma początek w City of London jest dobrze ugruntowany, a w rzodrce wystąpiły w Rosji, Chinach, Wietnamie, Laosie i Kambodży. Czyli w interesie city są te wszystkie mordy i przejmowanie majątku chrześcijan. Mamy dwa problemy. Polski język jest bardzo starym językiem i bogatym. Czyli kościół to jest tylko katolicki. Protestancki jest zbór. Bożnica jest żydowska. Meczet jest muzułmański, a u nas nagle pojawiają się tak zwane kościoły. Jakie? Kościół jest tylko jeden. A każda inna, z religii, inna religia ma swój dom siedziby, który ma nową, swoją własną nazwę. Wyjątkowe nieuctwo tych pracowników gazet, które dawniej się nazywały gadzinówkami, powoduje, że wszystkich prowadzają do jednego pojęcia. Liczba wymordowanych chrześcijan jest bardzo duża w każdym z krajów. Najciekawsze jest to, że u nas się nie podaje, że w Izraelu wcale nie mieszkają Żydzi. Jak podaje raport wykonany przez yy, Johna Hopkins'a, żydowskiego lekarza, 97,5% mieszkańców Izraela to są Hazarzy, czyli potomkowie plemion mongolskich, które około VI wieku przeszły na judaizm. Nie będę się tutaj wypowiadał, jak to tam dalej szło, bo nie, nie taki jest y, temat wy, y, mojej wypowiedzi, ale wykorzystując tych potomków hazarów, banki City przejęły kontrolę nad pieniądzem. A pieniądz jako towar pozwala spokojnie okradać poszczególne narody, poszczególne grupy ludności. Una średnia pensja według rocznika statystycznego gusu to jest około 5000 zł, a piwo kosztuje około 5 zł? To samo jest w Niemczech 4000 euro, a piwo kosztuje 5 euro. W Stanach Zjednoczonych około 5000 dolarów, a piwo kosztuje 5 dolarów. To dlaczego musimy za euro płacić 4 zł? To jest właśnie system okradania, możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że istnieje centralny bank, tak zwany narodowy. Te centralne banki istnieją w 196 państwach. To pozwala City całkowicie uzależnić od siebie wszystkie kraje. Jeżeli ktoś bierze pożyczkę, czy ma spłacać pożyczkę, to w zależności od kursu wymiany, można go ogołocić do zera, albo pozwolić mu się rozwijać, w zależności co komu jest potrzebne. I ta sytuacja powoduje, że jedynym przeciwnikiem takiej globalizacji był Kościół katolicki. Proszę zauważyć, że te wszystkie wpisy troli, że Kościół rządzi światem, że jezuici są taką czy inną hałastrą, jest pozbawiony jakichkolwiek podstaw prawnych. O ile ktoś sobie chce przypomnieć, to wie, że to prezesa Banku Watykanu powieszono na moście w Londynie w 1981 roku, a nie odwrotnie. Prezesa City nie powieszono na żadnym banku, na żadnym moście. Watykan od co najmniej tak zwanego soboru. Y, watykańskiego II jest całkowicie zdominowany przez Bank City. Można znaleźć opracowania, które mówią, że papież Benedykt został, musiał opuścić y, siedzibę w Watykanie tylko dlatego, że City zablokowało wszystkie konta bankowe i wszystkie bankomaty. Jak papież ogłosił, że abdykuje, co było Ewenementem na skalę światową, bo takiego przykładu nie znamy, to nagle się okazało, że wszystko działa już normalnie. W tej chwili sytuacja wygląda zupełnie podobnie jak sytuacja w czasie niewoli awiniońskiej w XIII, XIV wieku. Mamy dwóch papieży, ponieważ papież Benedykt posiada swoją pieczątkę i nadal aktywnie działa. I tego Franciszka, który nie wiadomo skąd został wyciągnięty, i jeździ udając aktora. Proszę zauważyć, że całe zło zaczęło się właśnie po II Soborze Watykańskim. Pomimo, że sobór ten był w sumie tylko częściowo legalny, dlatego że zajmował się tematami, których nie miał prawa się zajmować. W prawodawstwie kościelnym sobór może być zwołany. Na podstawie tematów, które co najmniej rok czy dwa lata wcześniej są rozesłane do wszystkich biskupów. A w Soborze Watykańskim II zajmowano się tematami, które w ogóle nie były wymieniane, że będą poddane dyskusji. Papież Jan yy, został zamordowany prawdopodobnie od razu yy, pod koniec Soboru. Proszę zauważyć, że to jest pierwszy, jedyny przypadek. Z popielenia zwłok papieża już następnego dnia. To się nie zdarzyło w ciągu dwóch 2000 lat historii. Palenie zwłok to, był, to była sprawa pogańska, a nie katolicka. Jakie więc siły się bały zostawienia zwłok papieża w normalnej dla katolików formie? I teraz, co się zaczyna? Nagle, cztery lata po Soborze, zmieniają język liturgii. Dawniej, językiem liturgii przez te prawie tysiąc lat była łacina. Jakoś każdy to rozumiał, bo w czasie przygotowania do Komunii Świętej potem uczono, co znaczy jaka modlitwa. A nagle wprowadzono języki lokalne. Przecież to jest typowa wieża Babel. Nie w tak krótkim czasie nie zdążono przygotować jednolitego systemu modlitw. Każdy biskup czy każdy proboszcz mógł sobie po swojemu coś tam interpretować. I proszę zauważyć, nikogo to nie dziwiło. Wszyscy zaczęli klepać te przywożone nowinki. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli ktoś chce dokładnie przeczytać, to na stronie zawsze wierni jest podana różnica między starą teologią i nową. Teraz słyszymy, że papież chce zmienić nawet modlitwę Ojcze Nas, bo mu coś nie pasuje. Rozbicie kościoła katolickiego spowoduje powrót do tak zwanych zwyczajów cywilizacji azjatyckiej. Cywilizacja azjatycka tym się różni od cywilizacji łacińskiej, że wola panującego jest prawem, czyli nie trzeba pisać żadnych konstytucji, nie trzeba pisać żadnych praw, bo jak? Szef mówi, to tak ma być. Jest to niezwykle groźne. Widzimy to już w tej chwili w medycynie w postaci mordowania ludzi w szpitalach. Nie może być czegoś takiego jak dobrowolna zgoda nad odstąpienie od reanimacji. Proszę zauważyć. Że lekarz może się uczyć tylko i wyłącznie na chorym. Nie znam żadnego przypadku, żeby facet przeczytał sobie jakąś książkę chirurgiczną i umiał przeprowadzić operację. Musi paręnaście czy parę dziesiąt wykonać takich operacji jako asysta, żeby się nauczył, co i jak należy robić. My w chirurgii zawsze mówiliśmy, pierwsze pięćdziesiąt, a potem dwa, trzy-4. Niszczy się indywidualność, a tworzy się zbiorowość. Stąd na przykład odporność stada. Pojęcie, które nie ma żadnego uzasadnienia ani w medycynie, ani w nauce, ale przez usłużnych idiotów, jak mówił Goldman Lenin, jest wprowadzane i straszone i jest im straszone społeczeństwo. To jest o wiele groźniejsze, niż nam się wydaje. Budowle Sakralne obecnie bardziej przypominają Bohemian Grove, która powstała na początku XIX wieku, i na przykład tak zwana świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie dokładnie przypomina tamtą budowlę. Podobnie budowla w Toruniu, ojca ryzyka, dziwnym trafem przypomina tamtą budowlę. Innymi słowy, po cichutku w Polsce. I nie tylko w Polsce, wprowadza się pomniki czy symbole szatanizmu, bo te wszystkie sekty opierają się na satanizmie. Problem będzie taki, że jeżeli zmieni się naszą etykę, naszą moralność, to będziemy w szpitalach mordowali swoich krewnych tylko dlatego. Że jakiś tam urzędnik wyda wytyczne, że ludzi, na przykład po 60 czy 65 roku z taką i taką chorobą, nie należy leczyć. Opowiadała mi pani, która w latach 70. była w Szwecji z powodu urazu, jakiego doznała, czyli złamania nogi. Musiała przebywać kilka dni w szpitalu i opowiadała rzeczy straszne. Obok na jej sali leżał pacjent diagnozowany bez rozpoznania. Nagle przyszło rozpoznanie, że on ma postać nowotworu. Co zrobiono, odgrodzono go kotarami i zdjęto koprówkę i zostawiono go na sali. Czy my chcemy tego samego? Proszę pamiętać, że dopóki się jest młody i się skacze, to wszystko jest w porządku. Ale nawet ten młody może sobie złamać nogę, i jeżeli trafi do konowała, który stwierdzi, że to złamanie nie da się wyleczyć, to odstąpią od leczenia. A poza tym lekarz, który się nie nauczy, jak leczyć należy tego rodzaju złamanie, to z góry powie, że tego się nie da wyleczyć, bo w ten sposób będzie miał czyste ręce. Nie musi podnosić swoich kwalifikacji, bo po co? I tak za to nie dostanie złotówki więcej. Także Watykan został już przejęty całkowicie przez City. Finansami zarządza City. Jedynym beneficjentem działalności jest City. I słowy, cywilizacja turańska, bizantyjska w wydaniu pruskim zaczyna całkowicie niszczyć cywilizację katolicką, czyli łacińską. I obyśmy się nie obudzili w ręku, w ręką w nocniku, kiedy przyjdą i stwierdzą, że nas też trzeba wymordować, no bo po co mamy życie z 8 miliardów ludzi, to jest powiedzmy 5 miliardów za dużo. Sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Zarówno tempraliusze, jak i krzyżacy, to były, mówiąc współczesnym językiem, przedsiębiorstwa transportowo-ochroniarskie. Jak Państwo popatrzycie, to główny szlak handlowy przebiegał w średniowiecznej Europie w ten sposób. Anglia produkowała masy wełny, w Holandii ją garbowano, y, tworzono z nich sukna, a we Włoszech farbowano czyli przecinał Europę szlak transportu z południa na północ. W tym czasie. Głównym środkiem, czyli źródłami do farbowania były barwniki sprowadzane ze wschodu. Od chwili, kiedy Turcy osmańscy zaczęli przejmować wschód i szlaki handlowe się przerwały, powstały, powstały zakony rycerskie, czyli zakony zajmujące się transportem i ochroną kupców, którzy handlowali tymi materiałami. Trwało to około 200 lat. Około 1306 roku rzekomo król Francji powodował likwidację zakonu Temprariuszy. Tylko dziwnym trafem ludzie zapominają, że w tym czasie była niewola awiońska papieży i papież już nie rządził. To była ta sama sytuacja, co obecnie. Król Francji, jak to pokazują obecnie przedstawiane filmy o Temprariuszach, Produk... Zresztą bardzo dziwna sytuacja. Te wszystkie filmy o historii Francji są produkowane w Londynie. No to jak to, Francuzi już nie umieją własnej historii przedstawić? Dlaczego Londyn opowiada te bzdury, na przykład że Maria Antonina mówiła o jakichś ciasteczkach w czasie rewolucji? Kiedy udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że to są jakby. Informacje, które otrzymywali agenci z City w celu rozpowszechniania we Francji. Jak powiedziałem, 10 tysięcy żebraków z Belgii, która była przyczółkiem północnym City, powędrowało na Paryż, żeby dokonać tam rewolucji. To samo 100 lat później, 10 tysięcy ludzi z Ameryki pod przewodnictwem Bronsteina, czyli y, trockiego, Czyli 10 tysięcy amerykańskich, w cudzysłowie, bo to byli rosyjscy żołnierze, którzy wzięci zostali do niewoli w czasie wojny japońsko-rosyjskiej w 1905 roku. Ich przechowano, bo tam 40 tysięcy takich żołnierzy było wziętych do niewoli, przewieziono do Stanów Zjednoczonych, tam ich wyszkolono jeszcze raz i przesłano do Rosji w celu robienia rewolucji. Też. Mordowali w ciągu jednego dnia 80 tysięcy popów na zlecenie właśnie City. To City ich opłacało. Te zmiany, które się wprowadza w ten czas, niestety do dnia dzisiejszego są podawane. W żadnej historii Polski nie ma żadnej wzmianki o ingerencji City w naszą historię, w, nasze, w naszą politykę. I najważniejsze, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek próbuje rozmawiać o przeszłości Polski, to proszę najpierw poczytać o tym, co to było Dogerland. Czyli państwo znajdujące się od półwyspu jutlandzkiego w kierunku Szwecy, Szkocji, tak mniej więcej w połowie drogi. Tam było miasto, które obecnie znajduje się 50 metrów pod wodą, Zbudowane z kostki 30 cm szerokości. Nie znam żadnego państwa zbudowanego przez ludzi, budowanego pod wodą. Czyli te tereny musiały być powyżej lustra wody.